Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu bez stresu, 25 października 2021 roku, odcinek 141. Nie bądź taki pewny. Film Big Short o kryzysie finansowym, którego świat doświadczył w latach 2007-2008, rozpoczyna się następującym cytatem: to nie niewiedza pakuje nas w kłopoty, tylko to, co błędnie uznajemy za pewne. Cytat ten został również przywołany w nagrodzonym Oscarem filmie Niewygodna prawda o kryzysie klimatycznym, który zagraża ludzkości. Autorzy obu tych obrazów przypisali powyższą myśl Markowi Twainowi, ale chyba byli zbyt pewni swojej wiedzy. Nie istnieje bowiem żadne potwierdzenie, jakoby największy amerykański humorysta kiedykolwiek coś takiego powiedział. Niezależnie jednak od tego, kto ukuł tę sentencję, warto ją cały czas mieć nie tylko z tyłu, ale i z przodu głowy. Bardzo często albo żyjesz w mylnym przeświadczeniu, że coś jest tak, a nie inaczej, albo świat zaskakuje cię niezwykłym zwrotem akcji. Co zatem powinieneś zrobić, żeby skutecznie zapobiegać kłopotom wynikającym z wiary we własną nieomylność? Mam trzy rady. Po pierwsze, podchodź z pokorą i sceptycyzmem do informacji, które zdobywasz. Moja mama uczyła mnie, żebym nie dawał się zwieść napisowi dupa na nieoheblowanej desce i uważał na drzazgi, kiedy najdzie mnie ochotę ją pogłaskać. Po drugie, aktywnie zdobywaj jak najwięcej informacji, bo tylko w ten sposób możesz skonfrontować to, co już wiesz, z tym, czego nie wiesz. Po trzecie, zapanuj nad swoim ego, bo to ono ci każe święcie wierzyć w każdą myśl, która przychodzi ci do głowy, i bronić jej jak niepodległości. Uświadom sobie, że twoje ego i twoja niepodległość nie ucierpią od tego, że od czasu do czasu zrewidujesz swoją wiedzę, ale od tego, że jako siał będziesz trwał w mylnym błędzie. Jak najczęściej otwieraj swoją głowę i szukaj nowych faktów oraz opinii. Słuchaj tego, co mają do powiedzenia zarówno twoi przyjaciele, jak i wrogowie, ale nie po to, żeby od razu przyjąć ich punkt widzenia, tylko po to, żeby nieustannie konfrontować swoje poglądy z rzeczywistością, korygować je i wzmacniać dobrymi argumentami. Bo to nie niewiedza wpakuje cię kiedyś w kłopoty, tylko to, co będziesz błędnie uznawał za pewne.